Agata Adamska, Łowca Czterech Żywiołów. Tom pierwszy cyklu Legenda o Seantrze. Fragmenty książki czyta Dorota Sokołowska. Rozdział pierwszy. Moje życie to tragedia. Rozumiecie? Katastrofa. Nie dość, że mam ojca tyrana, który zmusza mnie do niewolniczej pracy w swojej głupiej i nudnej kancelarii. Nie dość, że wyglądam jak zombie, ponieważ mam bardzo jasną cerę oraz rude włosy, które są sztywne jak druty. Nie dość, że w mojej szkole uchodzę za dziwadło nie z tej ziemi. To na dodatek właśnie dzisiaj mam testy z magii, przez które musi przejść każdy uczeń naszego liceum. Wiecie, co to oznacza? Że już nie będę stwarzać pozorów osoby, która w przyszłości ewidentnie stanie się wyrzutkiem społeczeństwa. A wiecie dlaczego? Ponieważ przez ten test ja się nim po prostu stanę i to już dziś, zgodnie ze wszystkimi standardami edukacji. I to jest niesprawiedliwe. W ogóle niech mi ktoś powie, dlaczego nasz znamienity rząd wprowadził coś tak durnego jak testy na magię. Przecież każdy sam wie, czy jest magiczny, czy nie. Po co tacy ludzie jak na przykład ta podła kretynka, Jana Wells, mają się jeszcze bardziej wyróżniać wśród uczniów? Przecież i tak jest ona tutaj uważana za największą seksbombę. Faceci widzą w niej tylko te platynowo-świńskie blond włosy oraz wielkie cycki, które na pewno są sztuczne. Nikt z nich nie dostrzega, jak wredny ma charakter oraz jak znęca się nad innymi. I taka osoba ma jeszcze dodatkowo stać się magikiem? A zostanie na pewno, przecież jej rodzeństwo jest magiczne. Rodzice, dziadowie, pradziadowie i nie zdziwiłabym się, gdyby jej kot i pies też były. Ach. Oczywiście, ja, córka dwóch zupełnie niemagicznych ludzi, nie miałam żadnych szans na to, żeby zostać magiem. Egzamin został niby wprowadzony po to, żeby tacy jak ja mieli jakąś tam szansę. Ale ja wiem i wszyscy inni zresztą też, że to było jedno wielkie kłamstwo. Dokładnie o godzinie 12 w południe przyszła po nas dyrektorka, żeby zabrać nas do auli, w której miał się rozpocząć ten koszmar. Nie wiem, po co oni w ogóle nas tam ciągną, stwierdziła moja najlepsza przyjaciółka Ania, kiedy szłyśmy długim korytarzem w stronę drzwi, oddzielających naszą część szkoły od tej, w której odbywały się zajęcia dla przyszłych magów. Przecież to nie ma sensu. I tak tego nie zdamy. I tak. An. Ja też tego nie rozumiem i mówiłam ci to już setki razy. Po prostu żyjemy w skorumpowanym kraju, na dodatek rządzonym przez debili, którzy dają się wykorzystywać magom. Nic z tym nie poradzimy, więc z łaski swojej przestań narzekać i daj mi się skupić. Ania spojrzała na mnie, mrużąc swoje mocno wymalowane oczy. Moja przyjaciółka była dość przesadzista i ubierała się bardzo ekstrawagancko. Ona twierdziła, że to oryginalne i że nosząc coś innego niż wszyscy, nie wygląda jak chociażby klon Jany, na no co ja zawsze odpowiadałam prychnięciem. Gdyby porównać Janę do kogokolwiek, to Ania ze swoją ogromną tuszą oraz prostymi, ciemnymi włosami, ściętymi na krótko, byłaby ostatnią osobą przypominającą klon Jany, nawet gdyby nosiła takie same obrzydliwie jaskrawe kiecki jak ona. Dziś moja przyjaciółka przeszła samą siebie i zamiast ubrać się, tak jak wszyscy, w czarną spódnicę i białą bluzkę, założyła ciemne sztuksowe spodnie, błękitną koszulę z kołnierzykiem oraz cekinową błyszczącą tunikę. Nad czym ty się chcesz skupiać, przecież to i tak oblejesz. Och, ale ty jesteś głupia, rzuciłam zirytowana. Przecież wiem, że obleję. Jak mogłabym nie oblać będąc tym, kim jestem, czyli córką prawnika i kury domowej? W naszej rodzinie przynajmniej od trzech pokoleń nie było żadnego maga. Chcę się skupić, ponieważ pierwszy i jedyny raz będziemy w części przeznaczonej dla nowicjuszy magii. Nie chciałabym przegapić niczego ciekawego. Och, już wiem, co ci chodzi po głowie. Na ustach Ann pojawił się chytry uśmieszek. Na pewno nie to, co tobie. Właśnie, Ryla, jesteś genialna. Przecież my będziemy w części dla magików. Wiesz, ile tam chodzi słodkich ciasteczek? Cała Anija. Tylko jedno jej w głowie. Daj spokój. I tak nikt nie zwróci na nas uwagi. Jakbyś jeszcze tego nie zauważyła, to jesteśmy uważane za dwie najbardziej nieatrakcyjne dziewczyny w całej szkole. I przestań tak się gapić na tamtych kolesi, bo robisz z nas pośmiewisko. Oj, Eryla! Anna machnęła ręką. Przestań marudzić. Patrz, zaraz wchodzimy.